Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Agata Cieszewska i Joanna Dudek-Klimiuk. Reprezentujemy Instytut Inżynierii Środowiska, Katedrę Architektury Krajobrazu, przedstawiając Państwu dzisiaj wykład dotyczący zielono-błękitnej infrastruktury. I zapraszamy na wykład. Oczywiście rozpoczynając dyskusję na temat zielonej infrastruktury, czy zielono-błękitnej infrastruktury, musimy właściwie powiedzieć sobie troszeczkę o tym, jak funkcjonuje przyrodniczo miasto. Oczywiście funkcjonuje inaczej niż tereny niezabudowane. Wbrew pozorom badania takie prowadzi się od całkiem niedawna. Natomiast obserwujemy, w jaki sposób te procesy przyrodnicze zostały przez zabudowę miejską, przez strukturę miasta przekształcone. Przede wszystkim widzimy, że pod względem klimatycznym następuje ograniczenie wymiany i regeneracji powietrza. Jeśli chodzi o kwestie wody, mamy problemy z infiltracją. Jest dużo terenów przykrytych nawierzchniami nieprzepuszczalnymi. W związku z tym jest dość duży odpływ sztuczny. Odprowadzanie wody następuje w inny sposób niż na terenach, które no, nie są zabudowane. Również podlegają zmianie procesy biologiczne. Przede wszystkim z uwagi na ograniczenie terenów pokrytych roślinnością. Ta roślinność również jest inna. W związku z tym ta różnorodność biologiczna, która tutaj występuje, również jest zupełnie inna. No, w znaczącym stopniu zanikają powiązania przyrodnicze. Czyli to też jest ten element, który no, całkowicie przez miasto zostaje zmieniony. Czyli możemy powiedzieć, że po prostu miasto zupełnie inaczej przyrodniczo funkcjonuje niż teren niezabudowany. No tak, dlatego że przecież miasto powstało po to, by mogli tu mieszkać ludzie. Czyli jest takim tworem, który przede wszystkim jest dedykowany dla człowieka. I stąd te funkcje przyrodnicze przez wiele, wiele lat były właściwie niezauważane czy marginalizowane. Więc nie powinniśmy się temu dziwić, ale to nie znaczy, że nie możemy z tym coś zrobić. Należy. No więc oczywiście od wielu lat już różne próby takich działań były wykonywane. Widzicie tu Państwo taki schemat, który obejmuje no, od co najmniej wieku XX, a na dobrą sprawę to jest przełom wieku XIX i XX, różnego rodzaju rozwiązania, które miały służyć temu, żeby no, to miasto było dla nas bardziej przyjazne, prawda? Żeby były te warunki środowiska trochę korzystniejsze. Dawniej mówiono po prostu, że należy zadbać o warunki poprawne higienicznie, żeby ludziom lepiej się mieszkało. Więc ten XX wiek to już jest tak bardziej usystematyzowana wiedza i próby rozwiązywania tego problemu. Natomiast właściwie już w XIX wieku zaczęto dostrzegać, że życie w mieście nie należy do najłatwiejszych, należy coś z tym zmienić. Przede wszystkim chodziło tutaj o jakość życia i to przede wszystkim ta poprawa jakości życia była tym pierwszym czynnikiem, który powodował, że zaczęliśmy no, przekształcać te nasze miasta. I dzisiaj widzicie Państwo, na końcu tej osi jest ta zielona infrastruktura, czy zielono-błękitna infrastruktura, bo i tak jest nazywana i tak. O tym to się zaraz wyjaśni. Ja może jeszcze, my żeśmy jeszcze nie powiedziały na wstępie, że dlaczego jesteśmy we dwie. Jesteśmy we dwie dlatego, że prezentujemy troszeczkę różne spojrzenia na ten temat, o którym dzisiaj mówimy. Ja jestem z wykształcenia geografem, natomiast moja koleżanka jest architektem krajobrazu. Czyli patrzymy na to z jednej strony jako osoby, która zajmuje się identyfikowaniem tych procesów przyrodniczych, a z drugiej strony osoba, która je potrafi modyfikować. Dlatego wydawało nam się, że to będzie ważne, żeby z takich dwóch punktów widzenia tę sprawę Państwu przedstawić. Jakie są elementy tej zielono-błękitnej infrastruktury? No widzicie Państwo tutaj taki zbiór bardzo rozmaitych elementów. Trochę on jest związany z tym, jak to się historycznie też rozwijało. Tutaj widzicie Państwo po lewej stronie na górze raczej elementy takie jak sieci ekologiczne, czy biocentrum, czy korytarze ekologiczne. To są takie elementy, które no, wielkoprzestrzenne, prawda? Tak też od tego rozpoczynano pierwsze, taką infrastrukturę zieloną, błękitną właśnie zaproponowano dla całego stanu, w Stanach Zjednoczonych dla stanu Maryland. I tam właśnie ta sieć ekologiczna, nazwano ją infrastrukturą, czyli czymś, co jest konieczne. No jak to inżynierowie, powiedz Janno,
określają? No, infrastruktura dla mnie to jest po prostu sieć, która doprowadza pewne elementy, bez których życie jest w mieście praktycznie niemożliwe na dzień dzisiejszy. Bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieszkali w dużych miastach bez prądu, bez wody, bez kanalizacji. I jednym z takich elementów właśnie powinna być zielono-błękitna infrastruktura, czyli sieć, pewna struktura, która pozwala, byśmy na tak niewielkiej przestrzeni, w takim zagęszczeniu mogli żyć i funkcjonować. No więc, czyli pierwsze podejście to było takie regionalne, ale jednocześnie też jak ta zielono-błękitna infrastruktura powstawała, czyli taki system, który, no, o którym już mówimy, że on musi być, prawda, musi być na terenie miasta, dotyczył właśnie gospodarowania wodą, bo zauważono, że to jest wielki problem z gospodarowaniem wodą opadową, no jednak ten problem z odprowadzeniem bardzo szybkim tych wód opadowych był dramatyczny. Jak Państwo wiecie, ta woda opadowa potrafi się znaleźć w rzece, w mieście, nawet w ciągu godziny, natomiast naturalnie ona jest odprowadzana po takim silnym, intensywnym opadzie 2-3 dni. Oczywiście większe problemy są w sytuacji, kiedy mamy duże miasto, mała rzeczka, a jest trochę łatwiejsza sytuacja jest paradoksalnie w takim mieście jak Warszawa, gdzie mamy dużą rzekę, czyli po prostu no, jest to... Skuteczne i jest gdzie tą wodę pomieścić. Ona ma się gdzie zmieścić, tak? No ale zobaczcie, że również jeśli chodzi o tą zielono-błękitną infrastrukturę, tymi elementami mogą być całkiem niewielkie elementy. Nawet takie, które często nie doceniamy, jak nieużytki. No właśnie, ale może być to też zielony dach, czyli takie elementy konstrukcyjne nowe, które są w tej chwili wprowadzane, pnącza, może być to pojedyncze drzewo. Także o tym będziemy dzisiaj właśnie mówić. Warto podkreślić, że obecnie zielona infrastruktura ma też taką formalną wymiar. Ten formalny wymiar został zapisany w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego z 2013 roku, czyli zaledwie kilka lat temu. I ten termin został zdefiniowany w sposób właśnie taki, jak tu Państwo widzicie. Czyli po pierwsze, to jest bardzo ważną sprawą, jest to sieć, która jest zaplanowana strategicznie. To nie są korytarze ekologiczne, które my identyfikujemy, które już są i funkcjonują. Tylko my ją świadomie planujemy, czyli to jest jednak pewien wytwór umysłu, to jest bardzo ważna kwestia. Myślenie perspektywiczne. No, myślimy o tym, co będzie i próbując przewidywać pewne zdarzenia, pewne sytuacje, planujemy, jak rozwijać ten twór, który ma nam cały czas pomagać. Bardzo ważną kwestią jest to, że ona ma zapewnić usługi, czy spełniać potrzeby ludzi. To dzisiaj się nazywa poprzez usługi ekosystemowe albo usługi ekosystemów, czyli zakładamy, że ekosystemy spełniają pewne potrzeby dla nas, dla ludzi. Wreszcie obejmuje bardzo różnego rodzaju obszary zielone lub niebieskie, czyli to znaczy, że są to tereny pokryte roślinnością albo wodami, ale co ważne, podkreślone jest także inne cechy fizyczne obszarów lądowych. No to będą te fizyczne obszary, cechy obszarów lądowych. No na przykład właśnie plaża albo skały, czyli te obszary, gdzie jednak w sposób naturalny na przykład ta woda jest odprowadzana, czy te skały są nagrzewane, czyli te procesy przyrodnicze zachodzą tam w sposób no, niezakłócony przez człowieka. Dalej, na lądzie zielona infrastruktura jest obecna w obszarach wiejskich i miejskich. Dzisiaj jest to dla nas całkowicie oczywiste, że mówimy o środowisku przyrodniczym w mieście, natomiast to jest naprawdę dosyć świeża sprawa, czyli jeszcze 10, 20, 30 lat temu może raczej tak, po prostu nie badano w ogóle środowiska przyrodniczego w mieście. W ten sposób, jak to robimy dzisiaj, czyli myśląc o pewnych strukturach, ekosystemach i tak dalej, raczej wyobrażamy sobie, czy wyobrażaliśmy sobie, że są to tereny parków narodowych, terenów wiejskich, otwartych, jak to architekci krajobrazu określają, a nie te tereny, które znajdują się i związane są z obszarem miejskim. Jakbyśmy popatrzyli sobie na fragmenty naszej przestrzeni tutaj w Warszawie, gdzie możemy sobie znaleźć te elementy zielonej infrastruktury, to widzicie Państwo, że one są i w osiedlach,
i na terenach parku, czy cały park może być takim, takim elementem zielonej infrastruktury. Może być to i fragment rzeki, czy plaży, czy ogród działkowy, czyli te elementy, o których mówiłyśmy, że jest ich po prostu naprawdę bardzo wiele. Nawet takie, wydawałoby się, no, dość zabetonowane w przestrzeni, jakim są cmentarze, potrafią jednak pewne funkcje przyrodnicze pełnić. Zwłaszcza te, które są starszymi obiektami, gdzie mamy stare drzewa. Wówczas ten rzeczywiście zaczyna być bardziej zielony, bardziej sprzyjający tym procesom przyrodniczym i z całą pewnością takie tereny są fantastycznymi nie tylko terenami zieleni miejskiej, ale również właśnie terenami zielonej infrastruktury. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że zielono-błękitna infrastruktura to nie tylko obejmuje tereny w bardzo różnych skalach. Możemy mówić o zielono-błękitnej infrastrukturze w skali całego regionu, Mazowsza, całej Polski. Możemy mówić o zielono-błękitnej infrastrukturze w skali miasta, ale możemy też o niej mówić w skali miejsca, tej skali chyba, która jest najbliższa dla architektów krajobrazu, którzy no, kształtują tą przestrzeń nie tylko właśnie w skali całego miasta, ale raczej chyba częściej w skali właśnie obiektu. Jakbyśmy sobie popatrzyli teraz na różnego rodzaju przykłady, tutaj są z różnych stron świata, nie tylko z Polski, to widzimy, że są to różne formy. No, różne formy mogą przyjmować, prawda? Bardzo ciekawe, niektóre tradycyjne, tak jak widzieliśmy na poprzednich slajdach, że był to historyczny park po prostu, tak tutaj są to rozwiązania, nazwijmy to nowoczesne czy nowsze, jak parki kieszonkowe, czyli wykorzystane niewielkie przestrzenie, by i tam wprowadzić te elementy zieleni. Nie można tego jeszcze nazwać nawet skwerem, nawet zieleńcem, prawda? Ale jednak jest to taka niewielka przestrzeń o charakterze parkowym. Zielone ściany, zielone torowiska, nawierzchnie przepuszczalne czy półprzepuszczalne, to są wszystko te elementy, które budują nam tą infrastrukturę o charakterze naturalnym, czyli zieloną, błękitną infrastrukturę miasta. Tak jak powiedziałam, to są przykłady z różnych stron świata, ale właściwie wszystkie możemy je znaleźć już w Warszawie. I nawet nawierzchnie przepuszczalne, pamiętam, są jak bardziej popularne. Tak, takie były dyskusje, ktoś mi opowiadał właśnie, jakie strasznie zabetonowane jest Plac Konstytucji. Przy Placu Konstytucji te drzewa, wyobraź sobie, tam wylano po prostu asfalt. Ja mówię, słuchaj, to w ogóle nie jest asfalt, to jest taka specjalna nawierzchnia, mineralno-żywiczna ona się chyba nazywa, która jak najbardziej pozwala na przepuszczanie wody, mimo tego, że pozornie wygląda no, no, taką dosyć zwartą. Także dzisiaj czasami takie elementy mogą być no, nie zawsze są dla nas oczywiste. Warto by było, żeby przy nich pojawiła się informacja na ten temat, żebyśmy po prostu byli świadomi. Tak. Czyli pewne rozwiązania techniczne czy materiałowe bardzo sprzyjają i bardzo pomagają nam w tym, by na szerszą skalę, nawet w trudnym miejscu, w trudnych sytuacjach, w mieście zadbać o tą retencję wody, o to, by pojawiały się rośliny, czyli żebyśmy żyli, będę to powtarzać pewno wielokrotnie jeszcze dzisiaj, w lepszych warunkach i bardziej sprzyjających człowiekowi. Co zatem odróżnia zieloną infrastrukturę od tych wcześniejszych ujęć, o tym, o czym żeśmy mówiły, o tych rozwiązaniach, które były stosowane wcześniej? No przede wszystkim to troszeczkę inne podejście. Po pierwsze korzyści dla społeczeństwa, czyli już nie szukamy procesów przyrodniczych, które będą działały korzystnie dla środowiska samego, tylko akceptujemy to. Nie jest natura dla natury, tylko to jest natura dla człowieka. Natura dla człowieka, czyli mamy świadomość tego, że dużo lepiej będziemy mogli dbać o, to, o te tereny, jeżeli po prostu one pełnią konkretne tereny dla społeczeństwa. Druga sprawa to jest wielofunkcyjność. Zobaczcie, tutaj Państwo macie listę takich, no naprawdę to jest wybrana lista tych i uproszczona tych funkcji, które zielona infrastruktura pełni. Niektóre pewnie są bardziej oczywiste i bardziej łączymy je właśnie ze środowiskiem przyrodniczym. Inne takie jak na przykład to, że wpływa na wartość nieruchomości, może być zaskakująca, czy tożsamość miejsca. Tutaj po lewej stronie macie Państwo dwa zdjęcia z parku, takiego bardzo nowego parku w Nowym Jorku, nazywa się Highline. To jest park, który zastąpił
dawną, taką wyniesioną na wiadukcie trasę kolejową, kilkukilometrową, i po prostu jako, że ta trasa została zamknięta, on po prostu zaczął, nie funkcjonował, zaczęły tam wprowadzać rośliny samodzielnie, jako samosiejki, samoistnie, i po prostu postanowiono zrobić tam park, i jest to w tej chwili jedno z najbardiej popularnych miejsc w New Yorku. Wizytówka miasta, zdecydowanie bywa tam więcej ludzi na przykład niż w Central Parku w tej chwili, jeśli chodzi o turystów. Także to jest naprawdę, a przestrzeń wąska, jak widać. Także no, to są takie elementy, które no, po prostu zmieniają przestrzeń, w której funkcjonujemy. No i ten trzeci element, który odróżnia tą zieloną infrastrukturę od ulic wcześniejszych, to na pewno sposób myślenia i zarządzania. Czyli to, o czym już właściwie wspomniałyśmy wcześniej, czyli że to nie jest tylko zarządzanie tym, co mamy, ale to jest sposób myślenia, jak to zarządzanie ma doprowadzić do pewnego określonego skutku, czyli lepszego rozwiązania. No i teraz dlaczego w ogóle musimy się tą zieloną infrastrukturą zajmować? Troszeczkę o tym mówiliśmy. Ale i jest to również zawarte w samym tytule naszego wystąpienia, chciałabym zauważyć. Tak, to prawda. Dochodzimy do tego problemu. Od czego ma nas uratować zielona infrastruktura? No właśnie, tutaj widzicie Państwo listę takich problemów, których możemy się spodziewać. Część z nich już obserwujemy na co dzień właściwie. Te okresy suszy może w tym roku nie były aż tak bardzo dotkliwe, ale myślę, że te z zeszłego roku, kiedy przez 2 miesiące, w czerwcu i w sierpniu, po prostu nie spadła ani kropla deszczu na Warszawie. Naprawdę widzimy, no, że te tereny niezabudowane wyglądają bardzo źle, bardzo złym są w stanie, tak? No, ale ta susza wpływa również na nas, ponieważ my akurat czerpiemy wodę z Wisły, oczywiście spod dna Wisły, no, ale Wisła jest dużą rzeką, ale no, możemy się liczyć z tym, że będą problemy z zaopatrzeniem w wodę. Następna sprawa, no to jest większa liczba dni się pojawia z opadem nawalnym. To jest oczywiście związane też ze zmianami klimatycznymi, prawda? Czyli będą te opady silne, takie intensywne, w związku z tym będą się pojawiały podtopienia, czasami krótkotrwałe powodzie. Będą się pojawiały dni gorące czy upalne, czy tropikalne noce powyżej 18-20 stopni. Proszę Państwa, lat temu 30-40 takich upalnych nocy nie było ani jednej. W ogóle nie było temperatur powyżej 18-20 stopni w nocy 40 lat temu. Obecnie w centrum Warszawy potrafi być nawet 40 rocznie. Także to jest naprawdę wielka zmiana i oczywiście my się przez to też gorzej czujemy. To oczywiście konsekwencją tego jest zwiększenie śmiertelności, która dochodzi do kilkudziesięciu osób na milion mieszkańców. Także to jest naprawdę potężny problem. Nie jest wypisane tutaj wprawdzie w tych problemach, ale myślę, że też zwłaszcza jesienią możemy zacząć o tym już myśleć, że ta podwyższona średnia temperatura roczna jest jej skutkiem, jest również to, że nie mamy pokrywy śniegowej w okresie, nazwijmy to, zimy, prawda? W związku z tym ten efekt suszy jest jeszcze bardziej gwałtowny, jeszcze bardziej odczuwalny, dlatego że ta poduszka śnieżna, która uwalniała powolutku wodę wiosną, właściwie w tej chwili jej nie ma. W związku z tym szybkie wysuszanie, jakie następuje wiosną, gdy nie ma jeszcze liści, które by mogły troszeczkę chronić ten teren, ale w ogóle mamy takie warunki, pogłębiają ten problem suszy nie tylko w mieście, ale w mieście bardziej odczuwalne niż gdzie indziej. Możemy też popatrzeć na to, jak to wygląda w skali naszego miasta. Po prawej stronie widzicie Państwo mapę, na której pokazane są dzielnice o największym zagrożeniu klimatycznym. To przede wszystkim te najbardziej zwarte, czyli Śródmieście, Praga Północ, Praga Południe czy Wola. I po lewej stronie natomiast widzicie Państwo taki wykres, który pokazuje, jaki jest udział zieleni, która tam występuje. I zwróćcie Państwo uwagę, że te parki i zieleńce są takie dzielnice, w których one dominują, a są takie, w których dominuje jednak zieleń osiedlowa. I czyli w Śródmieściu wyraźnie widać, że to parki i zieleńce powierzchniowo jednak przeważają, natomiast w takich dzielnicach jak Mokotów, czy Bemowo, czy Ursynów, no tutaj przede wszystkim chodzi o zieleń osiedlową.
Czyli myśląc o zielonej infrastrukturze, nie do końca myślimy tylko o takich wielkopowierzchniowych obszarach, takich wielkich parkach czy terenach leśnych, tylko musimy brać pod uwagę również, że no, tą elementem zielonej infrastruktury powinna być ta zieleń osiedlowa. I ten wykres chyba dość dobitnie to pokazuje, jak to jest istotne. Tak. Przy tej okazji można byłoby już zwrócić uwagę na to, że dzięki temu wykresowi również widzimy, jakie są proporcje powierzchni terenów, którymi zarządza miasto, a tereny, które są w pewnym sensie rozproszone, jeżeli chodzi o tą decyzyjność, co i jak na tym obszarze można zmieniać. To jeszcze będziemy o tym mówić. No więc powinniśmy się zastanowić właśnie, jak to miasto powinniśmy do zmian klimatu przygotować. Przede wszystkim różnego rodzaju powinniśmy wprowadzać takie rozwiązania, które no poprawią odporność tego miasta na te niekorzystne zjawiska pogodowe przede wszystkim. Te rozwiązania nazywamy z angielska nature-based solution, czyli właśnie metody oparte na naturze, ponieważ podglądamy czy obserwujemy po prostu, jak te procesy zachodzą w warunkach naturalnych i staramy się no, przywrócić chociaż część tych warunków do przekształconego krajobrazu miejskiego. Tutaj ta lista takich no, przede wszystkim podstawowych rozwiązań jest widoczna. Ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę może przede wszystkim na ten punkt, który dotyczy stosowania jasnych kolorów elewacji budynków i nawierzchni. To jest o tyle ciekawe, że do tej pory właściwie uważano, że to wprowadzenie roślinności będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o na przykład dachy zielone, żeby one lepiej funkcjonowały, ale jak to jest, Joanna? One chyba średnio funkcjonują dobrze, prawda? To znaczy dachy o ekstensywnym pokryciu roślinnością, czyli stosunkowo małej mniejszości warstwa gleby i roślinność ekstensywna, która z natury swojej, takie zawsze były założenia, nie jest pielęgnowana specjalnie, czyli jest minimalizowana liczba tych procesów pielęgnacyjnych, nie jest nawadniana sztucznie. Jej żywotność jest znacznie krótsza, jak okazują najnowsze badania pilotażowe, niż to zakładano. Czyli po kilku latach w zasadzie z tego zielonego dachu naprawdę niewiele zostaje zielonego. Pozostaje gleba, ziemia, która jest najczęściej ciemna. I zamiast obniżać temperaturę, to właściwie ta ciemna ziemia jest dokładnie takim samym kolorem, ciemną barwą jak asfalt. I ta temperatura tam jest wyższa, a nie niższa, a lepszym w związku z tym rozwiązaniem być może będzie malowanie dachów na biało po prostu, taniej. No tak, teraz też często się panele fotowoltaiczne, prawda, tak, montuje, także to są różne tutaj rozwiązania. Być może są dwie właśnie, będą tak. Dwie drogi, że z jednej strony panele, które niebawem powinna być uchylona już ścieżka, by również spółdzielnie mieszkaniowe mogły zakładać tego typu instalacje, bo do tej pory pamiętajmy, że tylko indywidualne gospodarstwa mogą zakładać, albo właśnie białe dachy, nie zielone, a białe dachy. No właśnie, czyli przede wszystkim oczywiście będzie to kwestia z jednej strony właśnie obniżenia temperatury, z drugiej strony spowolnienia odpływu i zwiększenia zasobów wodnych, no i wreszcie też my, mając na myśli i obniżenie temperatury, i lepszą jakość powietrza, istotne jest zróżnicowanie form roślinnych. Tutaj jest, nie chodzi o to, żeby to były na przykład tylko drzewa, no na pewno nie tylko trawniki, które są fatalne z uwagi na to, że wymagają po prostu podlewania. Utrzymanie trawnika jest naprawdę, wymaga dużych nakładów. Ale łąki kwietne już znacznie mniej. No więc właśnie, czyli po prostu taki nowoczesny trawnik, albo to, co robią w tej chwili, robi się w Nowym Jorku, ale również w Warszawie, czyli zamiana trawników na warstwy krzewów. I to jest właśnie to rozwiązanie, które będzie bardziej sprzyjało z jednej strony różnorodności biologicznej, z drugiej strony jest właśnie skuteczniejsze, jeżeli chodzi o klimat, i temperatury, i retencję wody, czy różnorodność biologiczna. Mhm.
Taki rysunek, który tutaj Państwo widzicie, to jest rysunek, który właściwie każdy z nas mógłby sam sprawdzić, zweryfikować. Takie badania. To jest takie badania przeprowadzić. Po prostu badania oczywiście prowadzą naukowcy, ale właściwie takie proste obserwacje, które nam by powiedziały o tym, jak zróżnicowana jest temperatura w zależności od właśnie udziału na przykład właśnie takiej szaty roślinnej, czy na przykład właśnie pomalowanych na wierzchni na różne barwy, możemy przeprowadzić sobie sami. I te obserwacje, różnice, no właśnie, ogromne, nie wiem czy Państwo tu widzą, 37 a 27, 10 stopni to jest naprawdę różnica robiąca. Tak, no maska samochodu 60 stopni, tutaj 26, także to różnice są naprawdę kilkudziesięciu stopni Celsjusza, więc naprawdę bardzo wysokie te różnice ja wybieram temperatur. Ja chciałabym mieszkać przy tym zielonym. To myślę, że większość z nas, zwłaszcza przy tych upalnych latach, to naprawdę byłoby świetne. Także no to przygotowanie miasta do zmian klimatu no, wymaga znacznej pracy. Oczywiście ta praca może być przeprowadzona w skali całego miasta, czyli moglibyśmy zachować z jednej strony właśnie znaczący udział terenów pokrytych roślinnością czy wodą, a z drugiej strony po prostu pamiętać o powiązaniach przyrodniczych z terenami otaczającymi. Ta wymiana materiału genetycznego, zwłaszcza czyli między roślinami i zwierzętami, jest tutaj szczególnie ważna. Czy zachować układy wodne, zachowanie korytarzy wymiany powietrza, które w Warszawie pełnią jednak swoją istotną rolę. Czyli to są takie działania, które w skali całego miasta musimy planować. Czyli jak wykonujemy opracowanie przyrodnicze, na przykład właśnie takie dla Warszawy, które mieliśmy okazję tutaj z Janną właśnie między innymi przygotowywać, w takim większym zespole, to po prostu ja jako geograf przede wszystkim skupiam się właśnie na tych działaniach w skali miasta. A Joanna trochę inaczej. Rozwiązania techniczne. I teraz jakie to będą te rozwiązania? Będą przede wszystkim w skali osiedla, kiedy będą to takie rozwiązania jak służące gospodarowaniu po prostu wodami opadowymi, prawda? Zatrzymywanie. Tak, zatrzymywanie, retencja, czy będą to stawy retencyjne, czy nawet pod powierzchnią zbiorniki, które będą gromadzić wodę opadową. No, tych rozwiązań jest tutaj cały szereg, ale skupiamy się przede wszystkim właśnie na gospodarowaniu wodami opadowymi. Zależy na tym, by je jak najdłużej na danym miejscu, gdzie ten deszcz spadł, przytrzymać, zatrzymać i powolutku do środowiska uwalniać. Mm-hmm. Tutaj też ważną kwestią są te nawierzchnie czy elewacje, o których mówiłyśmy przed chwilą, ale także właśnie te formy roślinne, które po prostu będą w istotny sposób wpływały na warunki termiczne osiedla, czyli po prostu jakość powietrza. Tak, będą ocieniały, jednocześnie zmniejszała się temperatura i właśnie poprawiać będzie się jakość powietrza. Również i hałas. Pamiętajmy również i o hałasie, no właśnie. Dlatego że tutaj czasami o tym zapominamy, a jest to bardzo uciążliwe. Tutaj chyba najbardziej pomocne są żywopłoty, prawda? Przy hałasie, jak to jest? Im bardziej zróżnicowana struktura, tym lepiej, dlatego że nie będziemy mieć takich struktur odbijających dźwięki i hałas. Tak jak wspominałam, miałyśmy okazję pracować przy takim opracowaniu, dla którego zostały oprócz takich analiz przyrodniczych zaproponowane wskazania w formie rysunkowej, tak jak tutaj przykładowo widzicie Państwo, właśnie pracując nad atlasem ekofizygraficznym miasta stołecznego Warszawy. Tutaj jest do niego link, można sobie obejrzeć, zastanowić się, popatrzeć sobie, jakie są rozwiązania proponowane. I tutaj widzicie, jest to pokazane w taki sposób, że z jednej strony jest pokazany jakby stan obecny takiego, na przykładzie takiego rysunku, a z drugiej strony no, to, co byśmy chcieli osiągnąć, czyli właśnie zwiększenie pokrycia koronami drzew, zwiększenie naturalności, czy w przypadku tych oczek wodnych, czy po prostu nieco inne ukształtowanie tego terenu i zmniejszenie nawierzchni nieprzepuszczalnych. Na terenie Warszawy mamy już pewne rozwiązania stosowane na, nazwijmy to globalnie, to znaczy globalnie oczywiście mówię, myślę tutaj o skali miasta. Czyli jak być może Państwo wiedzą, na stronach Urzędu Miasta mamy dostępny obok różnych innych tematycznych map również mapę zieleni. I dla całego miasta od kilku lat już funkcjonuje taka wersja, dla której mamy podkazaną lokalizację, w którym miejscu rośnie drzewo bądź ich grupa, również ich krzewy, łącznie z rozpisaniem ich gatunków. Ponadto
Ponad te informacje oczywiście są tylko dla terenów, które są zarządzane przez miasto. I tutaj to jest istotne. Na tym fragmencie Państwo widzą obraz właściwie nie do końca prawdziwy, bo wydaje nam się, że te drzewa są tylko w jednym miejscu, a w całkiem spore obszary są ich pozbawione. No niestety to właśnie wynika. Tutaj, prawda? Tak, to wynika właśnie z tego, że mapa ta obejmuje tylko i wyłącznie tereny, którymi zarządza miasto. Oprócz tego pokrycia w takiej formie całości Warszawy dla dzielnic północnych została ona już w dużo lepszym przybliżeniu, w bardziej realistycznym pokazane, tak zwana mapa korą drzew. Ale tutaj chyba jeszcze widzimy, zobaczcie Państwo, że mamy po prostu gatunki są sprecyzowane, tak? Czyli w poprzedniej wersji, tak, tej, która jest dla całości, te gatunki również są, ale ponieważ punktami są znaczone drzewa, to nie jest to tak wyraźne. Natomiast tutaj już mamy rzeczywisty zasięg korony, dzięki czemu widzimy, jak w których miejscach, jak wygląda to zwarcie. To jest ten sam teren, a widzą Państwo, jak, no, jak inny obraz troszeczkę tutaj mamy, czyli na pewno gatunek, mamy również i pokrycie terenu, czyli wiemy, w którym rejonie, w którym miejscu jest to zacienienie wyższe, a gdzie jeszcze nie jest pełne nasłonecznienie. Dla starej wersji dodatkową informacją jest taka nakładka wiem o wycince, dzięki której widzimy, wobec których drzew jest toczone postępowanie administracyjne, aby je usunąć i dlaczego. Takie wnioski, taką metryczkę możemy sobie rozwinąć. Również widzimy, w którym miejscu są nowe drzewa, nowe obsadzenia, więc na pewno tutaj możemy z pozycji przeciętnego mieszkańca obserwować, co miasto robi i jakie są wykonywane tutaj działania i w jakim sensie kontrolować, ale to wszystko właściwie chodzi o to, by rozpoznać, jaki jest zasób i odpowiednio nim właśnie gospodarować, by myśleć do przodu, to o czym mówiliśmy, no bo wiadomo, że woda i drzewo to są te dwa elementy, którymi najłatwiej, najskuteczniej możemy zarządzać w obrębie miasta tą zielono-błękitną infrastrukturą i ta skuteczność będzie najwłaściwsza. Oprócz tego, że są zasięgi, mamy również monit stanu zdrowotnego tych drzew. A wszystko to po to właśnie, by odpowiednio zapisywać pewne standardy, które będą regulowały zakres i zasady gospodarowania drzewostanem, które będą wskazówkami do w jakim zakresie i w jakim czasie powinny być wykonywane przeglądy, czyli i stan zdrowotny, lokalizacja, gatunek, wiek, to są wszystko te elementy, które będą wpływały na to, by określić pewną klasę zagrożenia danego drzewa. I to zagrożenie jest z jednej strony dla użytkowników, na przykład dróg, ławek, no bo czasem drzewo niestety robi nam niespodzianki i się na przykład wyłamuje w trakcie jakiejś wichury, ale nawet i tego nie trzeba, po prostu odumiera, czyli jest to taka klasa ryzyka, ale to też i w drugą stronę działa, czyli widzimy, że dane drzewa w danym jakby strukturze, miejscu, one zaczynają coraz gorzej rosnąć, coraz gorzej, jest gorsza ich kondycja, możemy albo próbować coś naprawiać, albo zacząć właśnie myśleć, by w danym rejonie wprowadzać nowe drzewa, nowe egzemplarze, by wymienić tą substancję żywą, roślinną. Więc widzimy, że zarząd terenów, zarząd zieleni w Warszawie, mając taką bazę, może racjonalnie zarządzać tym zasobem. Pewnego rodzaju uzupełnieniem tej mapy drzew jest karta praw drzew, która jest planowana, opracowywana jako taki element uzupełniający.
Jest to szereg, 8 punktów, w których zostały zapisane podstawowe, no właśnie, prawa drzewa. W pierwszym punkcie, dość dyskusyjnym i trochę może kontrowersyjnym, jest właściwie zapisane wszystko. Prawo do życia. Drzewo, które posadziliśmy w mieście, potrzebuje przestrzeni, musimy o tym pamiętać. To nie jest tak, że sadzimy tylko drzewo po to, by je posadzić, żeby kolejną jakąś formalną tutaj powinność wypełnić, dlatego że dostaliśmy taką wskazówkę, taki nakaz w związku z prowadzoną na przykład inwestycją budowlaną. Musimy mu zapewnić odpowiednią przestrzeń do życia, by się rozwijał. Bryła korzeniowa przede wszystkim. Bryła korzeniowa, ale również i korona. Ona musi mieć wystarczająco dużo miejsca, by się prawidłowo rozwijać, bo inaczej, jeżeli będzie się nieprawidłowo rozwijała, to będzie bardzo szybko stanowiło właśnie zagrożenie, że się gdzieś nam ten ciężar korony będzie asymetryczny. Wówczas one bardzo szybko tracą swoje walory. One chyba też krótko przeżywają wtedy, kiedy nie są gorzej, na pewno, oczywiście gorzej. Więc mamy tutaj szereg takich elementów, które mają sprzyjać temu, byśmy dbali o te drzewa, które posadzimy. Bo to, że posadzimy ich 1 000 000, 2 000 000, 5 000 000, to nie jest istotne. Znaczy to nie jest jedynym elementem. Musimy również zapewnić im opiekę. To, że posadzimy i zapomnimy o drzewie, to nie znaczy, że ono samo sobie poradzi. Te warunki, jakie mamy w mieście, niestety wielu tym drzewom, zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu życia, tuż po posadzeniu, są na tyle niesprzyjające, że bez naszej pomocy one nie będą żyły. No, słyszałam, że mówi się też o tym, żeby powstał jakiś taki projekt związany z adaptacją drzew, czyli żeby ludzie po prostu, mieszkańcy sąsiednie, swoje drzewa, przy których mieszkają, mogli adoptować po prostu. Czyli adopcja drzew, bardzo mi się podoba. Człowiek jest takim stworzeniem, przepraszam za to określenie, jeśli kogoś tutaj urażę, że w zasadzie działa czasami na zasadzie albo kij, albo marchewka. W związku z tym nasze państwo również zaczęło w ten sposób próbować wdrażać niektóre rozwiązania, albo nas zachęcając, albo właśnie próbując strasząc. Pierwsza, czyli marchewka, program Moja Woda. Program, który już obowiązuje, jest zaplanowany na 4 lata do 2024 roku. Jest to program dotacji na zbieranie deszczów. Jest to jednorazowa kwota dofinansowania do maksymalnie 5000 zł, co może stanowić do 80% całej inwestycji, która ma właśnie zapewnić budowę jakiegoś urządzenia sprzyjające zatrzymaniu wody. Gromadzenia, wykorzystania tej wody albo w gospodarstwie domowym, to na przykład spowolnienia wpływu po prostu. Tak, ale możemy wykorzystać tą wodę bieżąco, albo ewentualnie przynajmniej zatrzymać ją jak najdłużej na terenie działki, powolnie uwalniać, czyli takie zbiorniki, które będą rozsączały tę wodę, lub no właśnie parowanie z zbiorników otwartych, czyli te stawy retencyjne, również koszt ich założenia możemy w jakiś sposób sobie tutaj finansowo, powiedzmy. Dla środowiska, ja uważam, że jednak to parowanie to jest duży problem w Polsce jednak z parowaniem. No, no tak, natomiast byłoby... możemy, jest to powiedzmy ale poprawia jakość powietrza, wilgotność powietrza oczywiście, jak najbardziej. Tak, oczywiście. W związku z tym ten program, przeze mnie nazwany marchewką, działa i można próbować tą wodę zatrzymywać. Nie koniecznie na swój korzyść, tylko i wyłącznie. Natomiast kij, o którym już wspomniałam wcześniej, to są opłaty za usługi wodne i są to opłaty, które już obowiązują od 2017 roku. Natomiast nowelizacja, która czasami była dyskutowana w ostatnich miesiącach na forach społecznych, różnych, szerszych, węższych, ma tą i obszar nieco rozszerzyć, bardziej restrykcyjnie będzie ona tutaj wyglądała. Czyli do tej pory ile, jaka to była powierzchnia działki? Do tej pory to wyglądało w ten sposób, że właściciel działki o powierzchni powyżej 3 500 m², na której ponad 70%, od 70% wzwyż były to
obszar, nazwijmy to zabetonowany, musiał wnosić opłatę roczną oczywiście od 5 do 50 groszy za metr kwadratowy. Dlaczego jest to przedział? Dlatego, że 5 groszy było dla tych, którzy przynajmniej 30% tych wód opadowych zagospodarowywali, nazwijmy to, czyli gromadzili właśnie. Czyli różne rozwiązania, te rowy chłodne, tak, rozwiązania techniczne, retencyjne, czy zbiorniki, tak, zbiorniki na przykład pod płaszczyzną parkingu, które były instalowane i właśnie służyły do tego zatrzymania wody. Natomiast zmiana, która jest proponowana, proszę zwrócić uwagę, że będzie dotyczyć już znacznie większej liczby osób, dlatego że będzie dotyczyć działek powyżej 600 metrów kwadratowych, czyli trzykrotnie obniżono tutaj ten wskaźnik i również, nazwijmy to korzystnie ze względu na od strony przyrody patrząc, z drugiej strony być może niekorzystnie ktoś to może to interpretować, czyli z 70 do 50%, jeżeli ta powierzchnia biologicznie czynna jest właśnie, czyli ten stosunek powierzchni biologicznej czynnej, czyli zielonej, nazwijmy to przepuszczalnej, do tej zabetonowanej trwale z 70 do 50%, tak? Czyli jest tutaj te warunki, kto będzie musiał te opłaty wnosić, zostały dość mocno zmienione. Znaczy ja muszę powiedzieć, że kilka tygodni temu była taka dyskusja na jednym z programów radiowych na ten temat i bardzo dużo głosów, ludzi, którzy się odzywali w tym temacie, no, bardzo źle reagowało na takie rozwiązania. Uważało, że jakby widziało tylko no, chęć pobrania kolejnych podatków, natomiast nie, jakby w ogóle nie widziano tego, że to jest taki podatek dla nas, tak? Dla środowiska czy dla nas, czyli do tego, że po prostu, żeby ta jakość życia, czy w tym momencie zatrzymywanie wody opadowej było w większym stopniu uwzględnione, a problemy z wodą będą dotyczyły nas wszystkich. I na pewno będzie to problem, który no, w ciągu najbliższych kilku lat się będzie pojawiał. I tutaj jeszcze chciałabym dodać też, że oprócz tych krajowych rozwiązań dotyczących łapania wody, również Warszawa ma taki swój własny program i także jest dofinansowanie kilku tysięcy złotych do takich rozwiązań w obrębie wspólnot mieszkaniowych, niewielkich spółdzielni. Także jest możliwość w tej chwili rzeczywiście pozyskania środków na to, żeby tą zielono-błękitną infrastrukturę troszeczkę promować. No my się tutaj trochę szykujemy do tego, żeby prowadzić szkolenia na przykład dla deweloperów, żeby po prostu przekonać jakby od samego początku tych, którzy no, zmieniają tą naszą przestrzeń w taki sposób, żeby rzeczywiście można było liczyć na to, że zatrzymanie wody, czy po prostu powstanie tej zielono-błękitnej infrastruktury będzie miało większe znaczenie. Tak więc pomimo tego, że nazwałam tą metodę metodą kija, to chciałabym, żebyście Państwo postrzegali ją jako jednak marchewkę, bo jest to zachęta do tego, by ponosić mniejsze opłaty. Czyli tu jest też przewrotnie troszeczkę... No to żebyśmy tworzyli, po prostu wdrażali po prostu te rozwiązania, no, a nie o to, żebyśmy płacili więcej, tak? Czyli to jakby o to myśl chodzi, globalnie, tak? Działaj lokalnie, musimy, każdy z nas może coś zmienić. Dla nas wszystkich. Zbliżając się do końca, chyba przedłużyłyśmy trochę ten wykład, ale mam nadzieję, że nie jest taki strasznie nudny. Chciałabym pokazać właśnie publikacje, z których możecie Państwo pozyskać więcej informacji. Bardzo dużo informacji rozmaitych na ten temat przygotowała Fundacja Sędzimira. Właśnie w tym projekcie Warszawa chwyta wodę, tam są po prostu pokazane rozwiązania konkretne, jak właśnie takie ogrody deszczowe powinny wyglądać, ogrody w pojemniku, właśnie stawy retencyjne, jak to zakładać, takie poradniki właściwie dla tych osób, które chciałyby tego typu elementy wdrażać, bardzo namawiam. Natomiast dla tych, którzy chcieliby się bardziej tutaj intelektualnie rozwinąć, polecamy książkę naszej pani profesor Barbary Szulczewskiej, która dostępna jest w internecie online, a także nie ma żadnego problemu, żeby z niej korzystać i do niej zaglądać. Także i tym chciałybyśmy dzisiejszy wykład zakończyć. No i przekonać, mam nadzieję, Państwa do tego, że jeśli chodzi o zielono-błękitną infrastrukturę, to nie tylko już jest miło ją mieć, ale że ją po prostu musimy mieć, trzeba mieć, tak? Także namawiamy do tego, żebyście Państwo także na własne w miarę własnych możliwości po prostu zaczęli się włączać we wdrażanie tej zielono-błękitnej infrastruktury.
Mam nadzieję, że no, Państwo troszeczkę lepiej może rozumieli też niektóre działania, które na tej przestrzeni miejskiej się pojawiają, że mają one przynieść dla nas pewną korzyść, będzie nam się dużo lepiej żyło, mieszkało, funkcjonowało, więc trzeba ją mieć. Dziękujemy bardzo, Agata Cieszewska, geograf. Joanna Dudek, Klimiłka, architekt krajobrazów. Dziękujemy.